Są kierowcy, jeżeli sobie 5 albo 10 litrów ciężarówki przy tankowaniu nie skubną, to nie będą mogli zasnąć. I w większości wygląda to tak, że ta umowa jest naprawdę długa. Nie jest to ani jedna strona, tylko przeważnie jest to między 5, 7, 8 stron. Co 3, co 4 miesiące niestety coś się nie zgadzało. Przeważnie było to kilkadziesiąt euro. Musicie pilnować swoich pieniędzy. Nikt tego za was nie zrobi. Oczywiście musimy też wyznaczyć pewne granice, że pewnych rzeczy nie będziemy robić. Firma nie wypłaca ostatniego wynagrodzenia po zwolnieniu się kierowcy. Kierowca w Niemczech.pl. Oferty pracy za granicą. Cześć, z tej strony Bartek, kierowca w Niemczech.pl. Wielokrotnie słyszałem sytuacje, w których polscy kierowcy zostali źle potraktowani przez niemieckie firmy transportowe. Przybliżę wam kilka takich sytuacji i jakie jest moje zdanie w tym temacie. Na pierwszy ogień pójdzie umowa o pracę. Podpisując umowę o pracę bezpośrednio z niemieckim pracodawcą, dostajemy tą umowę po niemiecku. I w większości wygląda to tak, że ta umowa jest naprawdę długa. Nie jest to ani jedna strona, tylko przeważnie jest to między 5, 7, 8 stron. W tej umowie są rozpisane szczegółowo warunki zwolnienia, co w wypadku, jak kierowca coś tam zrobi, coś nabroi, potrącenia, jeżeli kierowca się zwolni, nie zatrzyma okresu wypowiedzenia, jest po prostu dużo wyłączeń. Te umowy wynikają z tego, że firmy po prostu mają już przykre doświadczenia z kierowcami, no i te umowy dostawały swój rozwój. Tak jak na początku była to krótka umowa, tak wraz z każdą wtopą firmy, z każdą sprawą sądową, oni tą swoją umowę rozbudowywali coraz bardziej. I niestety polski kierowca w większości nie jest w stanie tego dobrze zrozumieć. Sam jak czytam takie umowy, jak widzę, jak one są długie, w jaki sposób są one skonstruowane, to jest to ciężki temat i niestety myślę, że 90-95% firm takie umowy stosuje i to już jest po prostu norma. Niestety w tym temacie nie możemy zbyt dużo zrobić, możemy sobie taką umowę przetłumaczyć u tłumacza na język polski, tak żeby mieć lepszy wgląd do wszystkich tych szczegółowych informacji i to wszystko dobrze zrozumieć. Kolejne zagranie firm w stronę kierowców są to błędy w księgowości. Ja naprawdę nie wiem, jak dużo wynika z tego, że faktycznie ktoś się pomylił, ale sprawdzajcie swoje abrechnungi, gdy dostajecie je do domu, czy zgadzają wam się wszystkie diety, czy wszystko, co miało zostać zapłacone, zostało zapłacone. Wielokrotnie, jak pracowałem w firmach i w tych lepszych, i w tych trochę gorszych, to co 3, co 4 miesiące niestety coś się nie zgadzało. Przeważnie było to kilkadziesiąt euro, no ale ja o te kilkadziesiąt euro zawsze się upominałem i oczywiście bez problemu otrzymywałem takie wyrównanie, a firma przepraszała, że po prostu wynikła jakaś pomyłka z tego powodu. Dlatego musicie pilnować swoich pieniędzy. Nikt tego za was nie zrobi. Słuchaj uważnie, mam dla ciebie ważny komunikat. Jeżeli twoja żona pobiera świadczenie 800 plus w Polsce, a ty rozpocząłeś pracę w niemieckiej firmie na niemiecką umowę o pracę, to należy się tobie wyrównanie do niemieckiego Kindergeld na każde dziecko. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, umów się na bezpłatną konsultację z specjalistą. Link do konsultacji, do zapisu w kalendarzu znajdziesz w opisie tego filmu. Firmy często sprawdzają granice, do jakich mogą się posunąć. Jeżeli masz umówione jakieś warunki pracy, masz jakieś swoje obowiązki, pracujesz w transporcie, jest różnie. Czasami może być tak, że zostaniesz poproszony, żeby zrobić coś więcej niż normalnie należy do twoich obowiązków. Żeby zostać jeden dzień dłużej, żeby zostać tydzień dłużej, albo żeby popracować trochę więcej niż standardowo. I jest różne podejście do tego tematu. Niektórzy kierowcy cokolwiek by nie usłyszeli, zawsze mówią nie, oni zawsze są na nie, zawsze pracodawca jest zły, bo on w ogóle próbuje im coś zaproponować. Ja podchodziłem do tego tak, że jeżeli faktycznie to nie stało na jakichś przeszkodach dla mnie, to zgadzałem się na takie tematy, ale również oczekiwałem, jeżeli potrzebowałem jakiegoś urlopu, który wcześniej nie był umówiony lub był to zawsze jakiś argument do podwyżki, to byłem w stanie coś takiego wykorzystać. Dam wam taki przykład. Pracując na dystrybucji przyjechałem kiedyś na warsztat i miałem mieć raczej cały dzień wolnego, bo przez cały dzień mieli naprawiać ten samochód. Dyspozytor zaproponował mi, czy mogę pojechać inną ciężarówką, żeby po prostu rozładować palety, które na niej są. To w ogóle nie była dystrybucja, to był transport dalekobieżny, ale coś stało się z tym kierowcą. Powiedziałem, że w sumie mogę pojechać i nic za to nie oczekiwałem.
Wróciłem, zajęło mi to 2 lub 3 godziny i przyszedł do mnie dyspozytor, wręczył mi taki kupon na paliwo, było to chyba 35 euro na Arala i dla mnie super. Nie oczekiwałem tego i tak coś w zamian tak naprawdę dostałem i myślę, że będąc w takiej sytuacji na pewno było to dla mnie na plus, jeżeli coś w przyszłości chciałbym od nich załatwić. Oczywiście musimy też wyznaczyć pewne granice, że pewnych rzeczy nie będziemy robić, ale bycie takie zawsze na nie i zawsze reagowanie agresją, gdzie sporo kierowców właśnie robi to w ten sposób, myślę, że nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ta karma później do nas wróci. Jeżeli my się z czymś zwrócimy do firmy, oni nam też powiedzą nie. Są sytuacje, w których firma nie wypłaca ostatniego wynagrodzenia po zwolnieniu się kierowcy w takiej wysokości, jakiej powinna i powołuje się na jakieś swoje argumenty. Wynika to najczęściej z tego, że kierowca narobił jakichś dużych szkód lub dopuścił się też do kradzieży. Tak, do kradzieży. Takie sytuacje nadal istnieją i wśród młodych kierowców nie spotykam się z tym, ale niestety kierowcy starszej daty widziałem. Jest to naprawdę bardzo słabe, ale i paliwo, i jeszcze jakiś towar. Pracując w dystrybucji przewinęło się kilku takich gigusi, gdzie naprawdę nie dowierzałem. Są kierowcy, jeżeli sobie 5 albo 10 litrów ciężarówki przy tankowaniu nie skubną, to nie będą mogli zasnąć, a jeżeli jest jakieś jedzenie na naczepie, to on sobie musi też jakąś szyneczkę skubnąć, bo żeby zapłacić 2 albo 3 euro w sklepie, to jest niestety za dużo, a w ich przekonaniach istnieje taka myśl, że pracodawca jest złodziejem, że on na nich zarabia miliony euro i oni są tutaj tylko pokrzywdzeni. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Oczywiście, jeżeli kierowca nie dopuści się żadnych z takich rzeczy, albo nawet jeżeli nadużywał zwolnienie lekarskie, to on bez problemu odzyska swoje wynagrodzenie, tylko będzie to po prostu droga sądowa i trzeba się nad tym pochylić, trzeba znaleźć sobie specjalistę, który pomoże nam to ogarnąć. Są to niefajne sytuacje, niestety się zdarzają, ale niestety również w większości kierowca ma część winy po swojej stronie i firma, jeżeli kierowca był dobry, jeżeli ta współpraca się układała, jeżeli on nie zrobił żadnej chamskiej rzeczy na swoje odchodne, to firmy takich rzeczy nie stosują. Kolejnym tematem są wyższe zarobki niemieckich kierowców od kierowców z Polski. I zdecydowanie nie zgadzam się z tym tematem. Jeżeli porównać takie warunki 1 do 1, kierowcy często pracują w systemie. Kierowcy niekiedy mają zorganizowane zakwaterowania. I teraz porównując ten realny czas pracy, ile się pracuje, ile się zarabia z tego wszystkiego, powiedzmy, na rękę. Czasami pracodawca, na przykład czy w dystrybucji, w jakimś transporcie lokalnym, opłaca kierowcy również mieszkanie i takie porównywanie takiej pracy, gdzie mieszkanie jest opłacane albo gdzie ktoś pracuje w systemie do obowiązków tych, jakie ma niemiecki kierowca, który pracuje non-stop od poniedziałku do piątku, czasami również w soboty. Myślę, że to w ogóle nie ma co porównywać jedno do drugiego. I też panuje takie przekonanie, że polscy kierowcy robią najgorszą robotę, a niemieccy robią tą trochę lepszą. Po części jest w tym jakaś prawda, że ci lokalni kierowcy mają trochę lepszą tą robotę, ale są to raczej nieznaczne różnice. Patrząc na przykład na dystrybucję, widziałem również, jakie mój brygadzista, jakie mój teamleiter otrzymuje tury i ja bym wcale nie powiedział, że on miał jakoś super lekko, bo musiał robić robotę tak samo jak i my wszyscy. Jeżeli chciałbyś coś dodać od siebie, jeżeli masz jakieś inne argumenty, zapraszam do dyskusji w komentarzu. Trzymajcie się, cześć!